Cześć, to nareszcie weekend i za momencik opowiem Wam, co się będzie działo w ten weekend, niezły weekend, w Elblągu, ale najpierw wezmę łyka elbląskiej wody. Pełnej minerałów, co by mi w gardle nie zaschło, jak będę Wam opowiadała. No to chodźcie za mną. Od soboty Galeria L zaprasza Was na twórcze spotkania w Galerii L. O godzinie 11 odbędzie się oprowadzenie kuratorskie. Kurator, którego bać się nie musicie, oprowadzi Was po wystawie pod tytułem własnoręcznie autorstwa Pawła Błęckiego. Autor ten tworzy pracę z odpadów i są to obiekty kinetyczne przypominające pająka. Swoją drogą pierwszy raz przyglądam się z bliska tej rzeźbie i nie wiem, co o niej myśleć. Zaraz po tym oprowadzeniu, czyli o godzinie 12, odbędą się warsztaty mapy marzeń, to znaczy intrygujący drogowskaz na 2023 rok. Na miejscu dostaniecie niezbędne materiały do stworzenia prac, a także smaczną kawusię i herbatusię. Do końca lutego w Światowidzie trwa wystawa zdjęć konkursu Fotka Miesiąca. Nasi czytelnicy przez cały rok wysyłali do nas zdjęcia Elbląga i jego okolic, a 80 najciekawszych i najpiękniejszych z nich znajdziecie właśnie na tej wystawie. Moim zdaniem warto jest ją zobaczyć, dlatego serdecznie Was zapraszam. Aby dzieci się nie nudziły, koniecznie zabierzcie je w sobotę o godzinie 12 do biblioteki Lokomotywa przy ulicy Ogólnej, gdzie będą warsztaty, podczas których powstaną kartki na dzień babci i dziadka. Lub możecie zabrać swoje pociechy do biblioteki numer 3 przy ulicy Piłsudskiego na warsztaty literacko-plastyczne pod hasłem Uśmiech dla babci i dziadka. Myślę, że te dwie imprezy będą do siebie bardzo podobne, dlatego wybór jest prosty. Wybierzcie się tam, gdzie macie bliżej. A jeżeli zastanawiacie się, co ja właściwie robię, to już Wam odpowiadam, bo ja się właśnie przygotowuję do biegu Parkrun w Parku Modrzewie, tradycyjnie sobota, godzina 9, ale trochę jest tu niebezpiecznie, więc idę dalej. Jezu! W sobotę o godzinie 19 możecie wybrać się do teatru na romantyczny musical pod tytułem Bo to się zwykle tak zaczyna. Na scenie oprócz wybitnych polskich aktorów zobaczycie także naszą elbląską orkiestrę kameralną. Zaproponowałabym Wam jeszcze pójście na sanki, ale nie ma śniegu. No to może kino albo basen. Tak, weekend to jest pora na basen. Weekend też można po prostu posiedzieć sobie w domu albo skorzystać z któregoś z moich pomysłów. W każdym razie życzę Wam przewspaniałego weekendu. Cześć!